Dzisiaj menadżer pilskiej Polonii zamienił tor żużlowy na telewizyjne studio. Hans Nielsen brał udział w licznych sesjach, foto i wideo. To przyjemność pracować z grupą Asta. Z pozostałymi firmami również, bo to bardzo ważne dla pilskiego żużla, żeby współpracować z takimi przedsiębiorstwami jak Asta, żeby dbać o rozwój marketingu wokół klubu. A współpraca z takim nazwiskiem jak Nielsen na pewno może w tym rozwoju pomóc. W tym roku mija 25 lat od zakończenia kariery żużlowej przez Duńczyka, a mimo to wielu kibiców nadal go pamięta. Mamy świadomość, że Hans Nielsen to jest bardzo mocny brand, bardzo mocna osobowość, mistrz świata, wieloletni mistrz Polski. Bardzo znana postać w regionie. I właśnie dlatego grupa Asta postanowiła współfinansować kontrakt Duńczyka oraz sponsorować pilski klub. Jednak Nielsen to nie tylko wartość marketingowa, co widać na torze. Zarówno marketingowo zupełnie nowe otwarcie, jeżeli chodzi o kwestie możliwości, a jeżeli chodzi o sportowe rzeczy, to chyba widać już po pierwszych meczach i po atmosferze drużyny, jak wygląda dzisiaj szkolenie naszych młodych adeptów i jak wygląda przygotowanie do każdego meczu. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak Hans tak naprawdę to wszystko sobie zorganizował. W sobotę menadżer Polonii Piła pojawi się już tylko na torze. O 14:00 rozpoczną się derby Wielkopolski. Pilanie podejmują na swoim torze gości z Gniezna.